Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ameryce Południowej, nawet na świecie, jest Machu Picchu, czyli miejsce, gdzie zdjęcia z tego miejsca, gdzie wycieczki są bardzo popularne. Jest to po prostu jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. Lecz co to jest za miejsce? Nazwa ta wywodzi się z języka Quechua i oznacza Stary Szczyt. Jest to miasto Inków, oddalone o około 112 km od Cusco. Znajduje się ono na wysokości od 2090 metrów do 2400 metrów nad poziomem morza w Andach peruwiańskich. Z dołu tego miasta, ruin tego miasta, znajduje się rzeka Urubamba. Zostało ono zbudowane w drugiej połowie XV wieku i było centrum gospodarczym, obronnym, ceremonialnym właśnie Inków. Zostało ono opuszczone około 1537 roku. Dookoła tego miasta znajdują się tarasy uprawne, które zapewniały temu miastu wystarczającą ilość jedzenia, żeby wszyscy jego mieszkańcy mogli przeżyć. Zostało ono zbudowane z jasnego granitu. Dookoła niego został zbudowany system kanałów doprowadzających wodę tak, w taki sposób, żeby te tarasy były nawodnione, żeby dostarczana była woda pitna. I właśnie te tarasy były w stanie wyżywić całą ludność tego miasta. Od 7 lipca 2007 roku miasto to jest jednym z 7 nowych cudów świata. Zostało wybrane i to tylko świadczy właśnie o jego sławie. No, każdy słyszał o tym mieście. Oficjalnie zostało odkryte 24 lipca 1911 roku, chociaż najprawdopodobniej już w 1867 roku zostało ono odkryte i przez kilkanaście kolejnych lat było po prostu rabowane. Najcenniejsze elementy z tego miasta były, po prostu kradziono je. Więc jako jeden z 7 nowych cudów świata Machu Picchu i dzięki swojej wyglądowi, miejscu, w jakim się znajduje, w swojej historii, jest bardzo ciekawym i bardzo wartym miejscem do zobaczenia. Oczywiście nie jest to łatwe ani tanie. No, taka wyprawa do Ameryki Południowej też nie jest prosta, lecz każdy, kto jest w stanie, powinien to miasto zobaczyć na własne oczy i przekonać się, że w Ameryce Południowej ta cywilizacja, która według niekiedy jest przez nas uważana za gorszą od europejskiej, na jakie wyżyny w tak ciężkim miejscu była w stanie się wspiąć. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny, łapkę w górę, bądź jeśli się nie podobało, łapkę w dół do pozostałych moich filmów, na pozostałe moje